Sendit to platforma wysyłkowa, dzięki której użytkownik może zamówić usługi kurierskie. Zamawiając kuriera za pośrednictwem Sendit, klient ma możliwość śledzenia statusu nadanych przesyłek oraz podglądu historii zleceń. Zacznijmy od konfiguracji programu i konfiguracji konta. Nazwa, NIP oraz dane adresowe pobierane są z pieczątki firmy. Adres e-mail jest równocześnie loginem do serwisu Sendit. Po uzupełnieniu danych możemy założyć konto. Po założeniu konta przechodzimy do listy zleceń i otwórzmy przykładowe zlecenie. Na zakładce Ogólne mamy adres nadawcy. Automatycznie podpowiada się adres z konfiguracji konta Sendit. Ikoną plusa dodajemy i uzupełniamy parametry wysyłanych paczek. Po wciśnięciu przycisku Zamów kuriera zlecenie zostanie przekazane do realizacji. Po złożeniu zamówienia widzimy planowany termin przyjazdu kuriera oraz numer zlecenia Sendit. Możemy również wydrukować protokół odbioru oraz listy przewozowe. Mamy możliwość sprawdzenia statusu przesyłki. Natomiast po kliknięciu w link zostaniemy przeniesieni na stronę internetową, na której możemy śledzić przesyłkę.